Jeśli wykonują przeprawę do Wielkiej Brytanii, prom płynie około 2 godzin, to muszą w tachografie rejestrować czynność? Na tych krótkich promach nie ma dostępu do kabiny, do łóżka. W związku z tym rejestrowanie tego niczego nie zmienia. Można równie dobrze wrzucić łóżko i zrobić sobie w tym czasie przerwę, bo okres poniżej 3 godzin będzie traktowany jako przerwa w pracy, a nie jako odpoczynek. Na 2-godzinnych promach na bank nie będzie łóżka, a jest to warunek do tego, żebyśmy mogli sobie tą część spędzoną na promie zaliczyć jako część odpoczynku, przepraszam. Bo w sytuacji, kiedy prom płynie dłużej, kierowca ma do dyspozycji łóżko, część spędzona na terminalu w oczekiwaniu na możliwość wjazdu na prom, okres spędzony na promie, po zsumowaniu, jeżeli brakuje nam jeszcze do odpoczynku dziennego, tygodniowego, skróconego czy tygodniowego, regularnego, może być wykorzystana po opuszczeniu tego promu. Dzisiaj pakiet mobilności dokonał zmian. Do tej pory mogliśmy tylko i wyłącznie odpoczynek dzienny, regularny odbywać na promie, a teraz możemy również odpoczynki tygodniowe. Jeżeli chodzi o odpoczynek tygodniowy skrócony, to takie same warunki jak przy odpoczynku dziennym, czyli łóżko do dyspozycji, nie więcej niż 2 przerwania związane z podjazdem i zjazdem, trwające nie dłużej niż 1 godzinę, no i to jest wszystko. Natomiast gdybyśmy chcieli wykorzystać odpoczynek tygodniowy regularny, to plan płynięcia tego promu musi być przewidziany na minimum 8 godzin, no więc rozkład jazdy, tak? Wypływamy powiedzmy o godzinie 7 i w porcie docelowym powinniśmy być o godzinie 16. No to mamy 9 godzin, jest więcej jak 8, jest ok. Ma to wynikać z planu, a nie z warunków atmosferycznych. Więc jeżeli dzisiaj płynąłbym powiedzmy ze Świnoujścia do Isztat, gdzie tam mniej więcej na 6,5 czy 7 godzin jest zaplanowany prom, ale były złe warunki atmosferyczne i dopłynęliśmy po 9 godzinach. To mnie nie upoważnia do wykorzystania odpoczynku tygodniowego, regularnego. Nie ma to znaczenia. Nie będzie też miało znaczenia, jeżeli jest ten prom zaplanowany na 8 godzin i 10 minut, ale płynął powiedzmy 7 tylko. Nie ma też to znaczenia. Mogę wykorzystać odpoczynek tygodniowy, regularny, bo trzymam się rozkładu jazdy, a nie rzeczywistego czasu przepłynięcia.